Witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved na mapie Crystal Isle. No i dzisiaj postaramy się oswoić Giganotto. Niestety, no ciężko tutaj szukać Giganotto. Co prawda są takie główne respawny, gdzie on się może pojawić, ale znalazłem tylko 55 level maksymalnie przez ostatnie no, 2 tygodnie prawie szukaliśmy. Rzadko się tutaj respi. Można spotkać Giganotto na pustyni na południu mapy, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, mniej więcej cała ta pustynia. Ale też jest jeden jego respawn na wschodnim zboczu wulkanu. Tylko że tam bardzo ciężko szukać, bo są wysokie drzewa, więc jest on w sumie cięższy do znalezienia. Tam też występują alfa wiwerny i tutaj też alfa wiwerny występują mniej więcej właśnie w tym miejscu, mogą się zrespić. Ale dzisiaj zrobimy sobie taką pierwszą próbę, będziemy oswajać bez klatki, bo prawdopodobnie udało się znaleźć skałę, na której będzie się bardzo łatwo tego Giganotto oswajać. Mam ze sobą kuszę, która ma 400% damage'u i niecałe 400 strzał, co powinno teoretycznie wystarczyć. Ale Giganotto jest dosyć trudny do oswajania, bo może stamina naładujmy, bo w niego po prostu trzeba cały czas strzelać. Nie może być tak, że czekamy na przykład te 4 sekundy co strzał, tylko trzeba w niego strzelać non stop, bo torpor mu bardzo szybko spada. No i wszystkie takie momenty, kiedy on się odwraca, kiedy on od nas odchodzi i my przestajemy w niego strzelać, są dla nas bardzo... będą dla nas bardzo przeszkadzające, będą nam opóźniały to oswajanie, bo jemu wtedy ten torpor będzie bardzo szybko zlatywał. No i przygotujcie się na to, że będziecie musieli użyć kilku kusz, jeżeli nie macie jakiejś bardzo dobrej. No i na pewno kilkaset strzał. Oczywiście wszystko zależne jest od levela. Pozdrawiamy widzów z YouTube'a. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę, do komentowania. I do zasubskrybowania kanału, jeżeli jesteście na kanale nowi. Tutaj przed chwilą były dwa Giganotto. Jednego zabiliśmy wiwerną, co w zasadzie nie było trudne, no bo właśnie udało się znaleźć taką jakąś dziwną skałę. Więc tak, na pewno respi się on gdzieś właśnie tu w okolicy, tak jak jesteśmy, ale też jednego widziałem na tamtej... O, tutaj mniej więcej był też jeszcze jeden. Próbowaliśmy go oswoić, ale no bez klatki się wtedy nie dało. Gryf może nam pomóc, ale nie jest też idealny do oswajania Giganotto z kilku różnych względów. No właśnie z takich, że musimy wokół niego krążyć i strzelać, nie zawsze się w niego trafi, więc lepiej to robić stacjonarnie. No najlepiej złapać jest go w klatkę, klatka musi być metalowa, bo kamienną on zeżre. No i wtedy... Dobra, trafiony? Trafiony. No i wtedy powinno być dużo łatwiej trafiony, ale... Chyba przyjdzie dopiero jak wylądujemy. Możemy, dobra, to wylądujmy tutaj, poczekajmy sobie na niego. Jeżeli jesteśmy lataczem, to on wtedy niechętnie za nami będzie szedł. Chyba jeszcze zgubił agro, chyba jeszcze raz będę musiał strzelić. No, się przerzucił na coś. Dobra. Spróbujmy na tej skałce. Gdzie idzie? No, byliśmy tutaj, biliśmy go. Płata, nie? Tutaj staliśmy. Nie? Kurczę, nie pamiętam. Trochę za daleko jesteśmy od niego. Czekajcie, w której to było? Tutaj nie. Czy to tutaj było? Czy to było tutaj? No dobra, zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że bardziej tam na prawo. Bez gryfa też można strzelać, więc jest to pewne ułatwienie, bo można go później tam odurować, zanim polecieć ewentualnie. Tam gdzie stałem. Znowu się przerzucił na jakiegoś sępa. Też mi się wydaje, że to tam bardziej było. To pójdziemy tam. Tylko że on coś za daleko tu odchodzi ode mnie. Nie chcę, może wie co się święci. Dziwne, bo one zazwyczaj bardzo długo trzymają agro i z bardzo daleka. Dobra, teraz znowu dostał. Warto przed oswajaniem Giganotto wybić całego respa dookoła, żeby on się właśnie na niczym innym nie agrował, tylko na nas. Było chyba tutaj. No i znowu za daleko jestem, tak? A dziwne, bo jak oswajaliśmy kilka dni temu, próbowałem oswajać, to
To bardzo długo trzymał te agro. Niestety, pierwsza metoda się okazała nieskuteczna, można powiedzieć. Co dziwne jest, bo wcześniej działała, jak atakowaliśmy Giganoto. Także teraz lurujemy go do pułapki. Pułapka może być tylko i wyłącznie metalowa, chyba że tekowa, bo kamienną po prostu rozwali. Kamienne struktury Giganoto rozwala. Będziemy potrzebować co najmniej 6 gate'ów. Może na 5 by się udało, jak ktoś się mocno postara. Zobaczymy, czy wejdzie. Dobra, wszedł. Dobra, zobaczmy, czy jest złapany. Od razu wszedł faktycznie w tą drugą pułapkę. Wydaje mi się, że powinien być złapany, że jest ok, ale zobaczymy. Nie wiem, czy nie jest za duża ta pułapka zrobiona na niego. Ale chyba nie może wyjść, co z żadnej strony. Także chyba jest Gucci. Dobra, to idę po strzały. No i teraz najłatwiej w niego strzelać, bo po prostu można w niego non-stop ładować. No i przy okazji z gryfa też jest lepiej strzelać, bo jeżeli coś tam na plecy nam wejdzie, to możemy zawsze odlecieć. Także biorę od razu wszystko. Tutaj ta wiwerna na wszelki wypadek sobie zostanie. A może wezmę jednak na wszelki wypadek drugą kuszę, gdyby coś tam się miało dziać. Dobra. No i od razu trzeba będzie w niego non-stop po prostu nawalać. Bezpieczny dystans i lecimy. Nie, można myślę mniejszy odstęp zrobić, wtedy użyje się 5 gate'ów, a nie 6, tak jak ja teraz. Nie wiem, 4 to chyba by były za mało. Bo ciężko by było zrobić tak, żeby on wszedł w 4. Więc takie 6 jest najoptymalniej, ale za duża jest. Spokojnie można by było w mniejszą go złapać. Ale takie klatki można wiele razy używać. Kwestia tylko taka, że zawsze trzeba będzie jedną, niestety jeden gate zniszczyć, tak, żeby zrobić otwarcie. Chyba najlepiej na pustyni jest tutaj na mapie Crystal Isle go oswajać, bo tu jest największy resp Giganoto. Na zimie często się respi giga. No to ja ci powiem, że na tej mapie się nie respi nigdy giga na zimie. Zobaczymy, ile strzał pójdzie. Ktoś może sprawdzał, ile miałem na początku? 580 mniej więcej? Coś takiego? No kusza ma 400% damage'u. Wydaje mi się, że pójdzie z 200 strzał na niego. A może nawet i mniej. No coś może koło 200. Zobaczymy. Ostatnio oswajaliśmy na 80, ale prosto z gryfa strzelałem cały czas, nie klatce, latając za nim, więc dużo nie trafiałem. No i 350 strzał wystrzeliłem i nie uspałem go. Ale teraz pełna seria idzie. 150 ci poszło na który level? To jest, proszę, kota. Co on jakieś takie wykręty robi? On jakieś sztuczki robi. Nie, nie oswajaj mnie, jestem taki fajny. A może on chce wyjść, co? Może ma jakieś dziwne robi pozy swoje. Tak jak kot się trochę wierci. Na 90 poszło ci 150 strzał, serio? Puszczał 150 damage. Dzięki za follow. A może on już ucieka? Może on już ma niski torpor? Uspał? Co jest? 60 strzał? No, jak ostatnio tu oswajaliśmy z gryfa,
No to naprawdę, poszło mi 350 strzał, no i może nie trafiałem za każdym razem, ale trafiałem dużo pod rząd i no bardzo dziwne teraz to jest, że on uspał. Ej, mam za mało narkotyków, wiecie? Mam 350. Nie ogarnąłem, że on ma 42 tysiące torpora. Myślałem, że on ma 10 tysięcy, tylko że mu po prostu szybko spada. Także... lipa. Trochę lipa, trochę bardzo. 350 narkotyku, to ile to będzie tysięcy torpora? No i jeszcze nie mamy, wiecie, nie mamy jeszcze mięsa dla niego. Dobra, zrobimy tak. Idziemy nie gryfem, po mięsko. Ty sobie, to sieć. Nie widziałem nigdzie w pobliżu alfy, nie widziałem nigdzie w pobliżu owcy. Żony jestem. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Co prawda wtedy strzelaliśmy kuszą, która ma 200 damage'u, nie? Tak, wtedy strzelałem kuszą, która ma 200 damage'u. No dobrze, wracamy po jakimś czasie do tego Giganoto. Niestety nie znalazłem żadnej alfy, żadnej owcy. Dobra, Giganoto jeszcze śpi. Ale mam żeberka, które kiedyś tam sobie grillowaliśmy z owcy, więc one będą jako drugie najlepsze. Jako drugie najlepsze jedzenie dla Giganoto, którego sobie oswajamy. Na początku, nie, trzecie, bo kiblesy, później żeberka, później grillowane, smażone żeberka, także powinno być ok. Jakoś tak respawn, ale nie ma alfy, ani nie ma nigdzie owcy. Zobaczcie, torpor jeszcze mu cały czas chodzi, więc wiecie, możecie te swoje bajki wsadzić między wiersze. No, daliśmy mu tam z 14, z 15 tysięcy torpora, więc jeszcze będzie wchodzić. Food mu spadł jak na razie mało. No, także jeszcze chyba mogę zaczekać w sumie, chociaż nie muszę tak na dobrą sprawę. Damy mu żeberka, damy mu mięcho i zobaczymy. Poszło. 10%, no to niedużo. No, to tak niedużo. 50, tak, daje mu jedno mniej więcej. Jeszcze jedno zeżre, dobra, to mamy 60%. No to będzie ok, to na pewno go oswoimy. Nawet jeżeli mu zacznie zaraz spadać torpor, to mam tutaj kolejną porcję 15 tysięcy. Ale jeszcze cały czas mu rośnie. Tylko no Giganoto, powiedzmy, że jeżeli mu rośnie tutaj do 24, a my to przegapimy ten moment, no to spadnie mu to w bardzo szybko, nie wiem ile czasu. W 2 minuty do zera by mu spadło, tak? Także niestety, ale musimy go skrupulatnie obserwować. No i tak, żeby też nas nic nie zaatakowało tutaj dookoła, więc wybijmy sobie tego respa. Jakieś takie sępy, żeby nam tu nie przeszkadzały. Ale w sumie nic nie ma blisko. No, także pozostaje nam czekać. No dobrze, nasz Giganoto już jest oswojony. Niestety, w międzyczasie znaleźliśmy tutaj dalej na pustyni, się zrespił w trakcie. Giganoto na 135 levelu, więc będziemy go zaraz oswajać. No bo jednak Giganoto to musi mieć wysoki level. Więc złapiemy go w tą samą klatkę. Ten Giganoto się zrobił uselessem przez to. Niestety. Oddawaj żeberka. No i zobaczcie, po oswojeniu no, spada mu znacznie HP z 80 tysięcy na 17 tysięcy, tak? Więc jest dużo słabszy. Jego damage też jest dużo niższy po oswojeniu. Wszystkie statystyki mu w zasadzie spadają. No, dziki Giganoto jest po prostu... chodzi o to, że ma być dużo, dużo silniejszy. No ale oczywiście jak będziemy go levelować, to on dalej będzie kozakiem silnym, tak? Weźmiemy go sobie oczywiście. Nie będę go tutaj niszczył. No ale jednak lepiej jest oswoić tego na 135, tym bardziej, że rzadko się respi na wysokim levelu. Zaraz go tu będziemy lurować w klatkę i no i zobaczymy co tam u niego. Cześć kocie.
Dobra. Okej, chyba będzie dobrze. Przecież niech się pokręci, to zobaczymy. Wszedł w drugą pułapkę. Nieco łatwiej go złapać niż T-Rexa, tak szczerze mówiąc. Ale chyba jest złapany. No dobra, jedziemy. 520 strzał, zobaczymy ile pójdzie. Na tamtego poszło 60. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. O 20 pójdzie? Nie no, więcej pójdzie. U niego wraz z levelem to nie rośnie chyba tak równo, że 50 to na setny dwa razy więcej, tylko chyba większe są później te ilości. Chociaż nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tamten miał 42 tysiące turporu mniej więcej. Mam 350 narkotyku, to to jest... No, 14 tysięcy torpora mniej więcej, to... No, zobaczmy. Na razie poszło ile? Niecałe 40 strzał. Parę nie trafiłem? Nie, chyba wszystkie trafiłem. No, 130 poszło mniej więcej. Gorzej jak tam się obok zrespi za tego, co już oswoiłem. 90 tysięcy torpora miał. Duży damage z tej kuszy dostał. Zobaczcie aż. 25 tysięcy. Kusza ma 400 damage'u. Jeszcze mu torpor wchodzi, zobaczcie. No, dopiero zaczął spadać. Jeszcze z kuszy mu wchodził. No dobra, 90... Ale musi... Jezu, jak mu leci, what the fuck. Dobra. Szybko po narkotyk muszę iść. Jak mu spadnie, 90 ma, tak? No to... 75 to daje mu cały narkotyk. No dobra, jak 70 będzie miał mniej więcej, to będę wtedy wiedział, ile trzeba mu wrzucić. Ale no chyba będę musiał. Chyba będę musiał pozbierać narkotyk. Nie wiem czy mam na to czas. Jak szybko się. Jak szybko ogarnę, to będzie ok. Dobra, już zaraz mu musimy wbić to. 20 tysięcy stracił. Dobra, lecimy. No to mamy czas tak mniej więcej do. 85 tysięcy torpora, tak? Jeżeli będzie miał 85, no to to już jest ta granica, że zaraz znowu zacznie mu szybko spadać. To jest naprawdę jakaś minuta chyba. No dobrze, słuchajcie. Już minęło trochę czasu. Giganotto już tam dużo głodu odczuł. Weszło mu prawie 10 tysięcy torpora. Mamy tutaj baranka, którego złożymy w ofierze. Z niego weźmiemy sobie oczywiście mięsko i damy dla Giganotto. No i teoretycznie... Tak w sumie bardzo teoretycznie powinien się oswoić. Musimy tylko zabić naszą owcę. Próbujemy zabić owcę w ognisku. Zapraszamy cię, owco. Owca, co jest? Proszę się palić. Co ona robi? Co to jest? Ty kurde, no takie, tak wolno chodzi, a skacze daleko.
God damn it. Muszę staminę podładować. Daleko skaczę z Kubana. O, dobra. A jak nie siedzę, to nie giniesz? Musimy siedzieć, ale ja nie tracę chyba, co? Nie, ja nie tracę. No, z ogniskiem dobra była opcja. Ile masz życia? No to niestety po 10 ją klepie, nawet nie całe 10, więc trochę trzeba poczekać na te, na tą ofiarę, żeby się Giganoto w tym czasie nie wybudził. Wiecie co? To strasznie smutna śmierć, szczerze mówiąc. Taka bardzo mało humanitarna, muszę przyznać. Szczególnie w XXI wieku. No, jeszcze 500. O właśnie, żeby od razu mięso nie było zgrillowane, bo o to chodzi, żeby ono nie było zgrillowane. Jest problem. Ale jak ona ma taką, wiecie, wełnę. Jak ona ma taką wełnę, to powinna się zająć tym ogniem od razu. Powinno ją swajczyć w sekundę. Jesus. Kiepska ta metoda jest, nie fajna. Dobra, już. No ale to jest prawdziwy obrządek składania ofiary. Dobra, pacjent was killed. Teraz Gryf, liczymy, że zbierzesz dużo. Gryf, co ty robisz? Czy ciebie pogrzało, że ty to żresz od razu? Co ja robię? Dobra. Gryf zeżar trochę, oszust. O, dużo, dużo idzie. Grzeberek. Resztę sobie zgrillujemy. O, 90, ładnie, 100. Chyba faktycznie ktoś miał rację, że jeżeli się ją wyleweluje w HP, to będzie dużo więcej nam dawała. No, kilka zjadłem, trudno. Tak, przy takiej ilości to już nieważne jest. Ale chyba faktycznie tutaj z tym, że dałem jej 50 leveli w HP, chyba coś pomogło, no. Już jest 200. Ile pelta w ogóle? Przeciążony. Holy shit. Dobra, jest. Myślę, że tu jest mniej ogólnie, bo więcej chyba nie może się zmieścić aż, nie? Dobra, zróbmy teraz tak na szybciutko. Dobra, muszę i tak tego peltę wyrzucić, bo on mnie przeciąży. Jak będę wracał. Się upewnijmy, że jest ok z torporkiem. Dobra, torpor jeszcze wchodzi, zobaczcie, cały czas jeszcze wchodzi. Jeszcze z 2000 mu będzie wchodziło. Myślę, że od razu się oswoi, jak damy to jedzenie. Gdzie jest mięsko i poprosimy... Nie wiem, w sumie. Dobra, wrzućmy mu tyle i powinno być Gucci. Ta, na luzie. Dużo nam zajęło składanie ofiary. Starczyć starczy. I zobaczymy jego statystyki. Proszę pana, 135, pewnie tam 100% mu weszło. Tak, 202 level. 18 tysięcy życia. Dużo się nie różni od tamtego giga. Stamina 400. No, możemy, wiecie co, zrobimy tam przy bazie je oba zrzucimy.
obok siebie, żeby były. No dobra, sprawdzamy nasze gasy. Jeden. Dwa. Dobra. Coś jeszcze chciałem sprawdzić. A, siodło chciałem sprawdzić, dobra, ale chyba 90. 96 level, także no, sobie nie posprawdzam ich damage'u. 17400, 400, 17400, 400 i... 17400, 400. Te staminy tyle samo, ale 500 HP więcej. 880, 135. 880. No to ma 55 damage'u więcej, no to spora w sumie różnica, bo to na pewno jest kilka leveli. Ale wiadomo, że nie jest to to samo co dziki gigenoto, tak? Ma 4 razy mniej życia, mniejszy damage. Jedyna jest taka różnica, że można na niego wrzucić siodło, tak? Które ma dużo pancerza, więc wtedy będzie silniejszy nawet od gigenoto, który ma 4 razy więcej życia, bo... będzie mógł więcej tankować, dzięki czemu szybciej mu się włączy ten rage. I wtedy będzie te wszystkie pojedynki wygrywał. No dobrze, zobaczmy tutaj te żeberka. No żeberek wypadło nam bardzo dużo, się tutaj smażą. Będzie zapas na przyszłość. A w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiamy z Twitcha na YouTube.